Przed kołobrzeski sąd wyszło kilkudziesięciu pracowników administracyjnych. Podobne protesty odbyły się dzisiaj w całym kraju. Żądamy godziwej zapłaty za naszą pracę. Pracujemy, rzeczywiście wymaga się od nas coraz więcej, są nowe programy, pracujemy. Zarobki nasze są żenująco niskie, niejednokrotnie są niższe od najniższej krajowej. Ludzie uciekają, szukają nowych stanowisk pracy. Wiadomo, w Kołobrzegu jest ciężko. W większych miastach jest bardzo dużo wakatów. W Łodzi, w Warszawie po 100 parę miejsc jest wolnych, nieobsadzonych, bo ludzie uciekają. Jak mówiła Danuta Żuchniewicz, zarobki pracowników administracyjnych sądu oscylują od 2000 do 2400 zł. 10 lat nie mieliśmy żadnych podwyżek, w tym roku były marne grosze, 200 zł, co to jest? Pracujemy bardzo ciężko, wymaga się od nas naprawdę bardzo dużo, staramy się. Jeżeli byśmy nie kochali własnej pracy, na pewno by nas tu nie było. A bez pracowników administracyjnych sądy nie mogłyby funkcjonować normalnie. Sędziowie sędziami, ale my pracujemy całą tą robotę taką papierkową, notarowi. A sędziowie was popierają? Popierają nas sędziowie. Są obecni dzisiaj na proteście i nas popierają. Sądzę, że Rada Adwokacka, adwokaci, radcy prawni na pewno też. Pracownicy administracyjni pikietowali w całym kraju, bo jak przyznają, monity, pisma pozostają bez odzewu. Nikt nas nie widzi, więc może w taki sposób, chociaż te chwila ciszy, te 10-15 minut, które my staniemy, może nas zobaczą, że chcemy. My nie robimy nic, nie wolno nam jako tako więc strajkować, nic nie robimy, ale no chcemy być dostrzeżeni. Dzisiejszy protest przed Sądem Rejonowym był pierwszym w Kołobrzegu, ale niewykluczone, że nie ostatnim. Pikieta trwała kilkanaście minut i nie wpłynęła na pracę sądu.